Isio, witam, dzień dobry, cześć, piątek rano, nagrywam sobie odcinek, hello, Rimworld, Anomalia, nasz totem coraz większy, taki wielki, że prawie pułapki tutaj się nie mieszczą, ale mieszczą się, no, będziemy próbowali przysłać na pewno jakiegoś giga wielkiego potwora, tylko najpierw musimy się troszeczkę dozbroić, takie mam wrażenie, że nasza kolonia trochę jest słaba i ten szary całun też sprawił, że znowu jest ultra ciemno. No tak robią, że strasznie ciemno jest na tym modzie. Tak. W opisie macie link do G2A, gdzie macie gry w dobrych cenach. Jakbyście szukali gierki, to sprawdźcie sobie tam cenę. Może okaże się, że jest taniej niż tam, co chcieliście kupić wcześniej. Nie wiem. No, sprawdzajcie. Fajnie. Jane tu widzę, że zrobiła jakieś badania jeszcze na noc. Bardzo fajnie. To ważne, żeby robić badania na noc. No, tak. Zanim się pójdzie w kimę. Myślę, że chciałbym tutaj wykopać dziury na potwory. Dziury na potwory to byłoby to właśnie. Takie moje coś tutaj. O, pyk. Dziury na potwory. Tu też bym zrobił dziurę na potwora. O, jelo. Jak nie będą mieli co robić, to niech se kopią dziury na potwory. Wiecie, o co chodzi. I będę mógł tam chować więcej potworów. Będzie super. Będzie kozak. No. Poza tym potrzebujemy zrobić więcej drewna. Z tym drewnem to jest cały czas problem. Albo wreszcie zrobię ten generator. Pęd drzewa zwiastuna. Co? Jeszcze nowe drzewo? Co? Nowe drzewo? Nie, no to jest to samo. Drzewo zwiastuna. Drzewo zwiastuna. Dobra, ogar. Typiarze. Dostępne zadanie więzień Chylis. O, obóz przespory Tokolita został przyłapany w łóżku z nieodpowiednią osobą. Zniewoliła tę osobę w geście odrzucenia. Teraz chce, aby zatrzymano w zamknięciu, dopóki skandal nie przeminie. 19 dni. Zestaw medyczny z gliteru. 14 sztuk. Biorę. Dawaj mi go tutaj. Dawaj go, zamkniemy go z potworami w szafie i elo. To ja się będę w ogóle. W ogóle się nie będę przejmował. Dla więźniów. Dziękuję. Dobra. Lane. Weź go uwięź tam. Do więzienia z gościem. Nie będzie tutaj spał z kimś, z kim nie powinien. Czy coś. Nie wiem. No na razie nie masz potwora, ale i tak jesteś zamknięty. Jest kozaczek. Powodzenia tam w więzieniu. Na pewno ci zbudujemy ładną celę. Na 100%. Na 300% na pewno będziesz miał co robić tam i w ogóle. Ehe. Rekrutuj zmniejszy. O, po prostu śmiesznie. Nie, no nie mogę. A skonwertuję go. Mogę go konwertować, czy nie mogę? Było coś napisane na temat tego, czy go mogę konwertować, czy nie? Hym. Czemu? Niewiele tej informacji jest. Zobacz zadanie. Teraz cały czy on dopóki chyba nie przeminie, dokładnie przejść do Chylis. No nie ma za bardzo informacji, co mam z nim zrobić. Mogłbym spróbować na nim robić te konwertowanie, bo w sumie czemu nie? To mi się wydaje. A tutaj miałem skrót do zadania, ja go szukam gdzieś. Dobra. Chodzi mi o to, że trenowali sobie po prostu. Znaczy trenowali, to chyba im nic nie da wielkiego, ale jak mają się nim opiekować, to niech go konwertują przy okazji. Najwyżej zrobi trochę zamieszania. Zobaczymy. O, biedny, zgnity człowiek, który wyszedł z szafy i zginął. No, ciekawe, czy go zjemy rzeczywiście. Bardzo ciekawe. Jakby tutaj nie bardzo są gotowane posiłki z ludzi, nie wiem dlaczego. O co chodzi? A, bo nie ma nic roślinnego. Mięso jest ludzkie. Nie wiem, on jakby to tak nie bardzo bierze pod uwagę te zlecenia. Generalnie, bo już nawet nie chodzi tylko o to. Hopkins, co ty tam masz? Kucharz, górnik. Okej. Okay. Nie, no weźmie się zaraz chyba. Tylko niech zrobi też te z ludziny, bo szkoda. No, grypa. Jeden baran ma grypę. Spokojnie, to tylko jeden baran, więc luz. Weź, zatankuj. Zatankuj, dzieciaku. Dobrze. O, grypa opatrzona, fajnie. Poszli z nim rozmawiać, dobrze. Dobrze. Czy ty możesz coś zbadać? O, tu możesz. Chyba nie. Nie możesz. Dobra, czyli wszystko jest zbadane, wychodzi na to. To spoko, to w porządku. Nawet okej jest. O, ten nawet dostał jedzenie. Nie wiem, czy z ludzi, czy nie z ludzi. A nie chce zje. O, Hopkins mu tu zwiększa, widzę. Cele. Zrobimy tu drzwi, to będzie myślał, że tędy się wychodzi prawdopodobnie. Ale on szybko kopie. Kurde, on jest ultra wypasionym górnikiem, nie? Naprawdę. Dean przyszedł mu tutaj ten ogarnąć też. Macik sprzątania. Żeby miał ładne warunki do pracy. I to jest bardzo miłe. To jest bardzo fajne.
No, wygoncie go stąd. Już go przekonwertował na 84%. Dobrze, tak trzymaj. O. O, niewystarczające uwięzienie, co? Bo prąd się wyłączył, tak? Dobra, świrujecie. Hej, zatankuj. Włączy się prąd, będzie okej. No. Jejku, jak on to szybko wykopał. W jeden dzień wykopię dwie dodatkowe cele. No to jest hardcore, naprawdę. To jest naprawdę hardcore. Ucieczka istoty. Nie. Szybko. Szybko, bo nam zwieje. A, on jest niewidzialny. Wykrycie wyłupiacza. Wow. Chodź tu. Może z więźniem się będzie bawił. Musisz go bić ręką, żeby go nie zepsuli mi. O. Schowaj się za tym więźniem, może się zainteresuje. Nie zainteresował się. Ojejku, jak on mocno go bije. Kurde, wiej. Jest Jane, znaczy Minu. Jane to tu jest właśnie, obrywa. Dobra. Daj się tu i nawalaj. Ratatatata, przez więźnia. Ty uciekaj. Na pewno się uda. Ratatata. O nie, chyba zginął całkiem. Kurde no. Znowu mi rozwalili potwora. Niedobrze. I uciekł mi tylko dlatego, że na chwilę się prąd wyłączył. Ajaj, tu trzeba porobić pochodnie też chyba. Wiecie? No. Straszna lipa. Straszna lipa się stała. Nie podoba mi się tu zupełnie. No, czasem tak bywa widocznie. Ajajajajajajaj. Niedobrze. Niedobrze. Muszę te cele zrobić takie, żeby były git. Były naprawdę git. Dobra, ciebie trzeba przenieść tu. Tu trzeba walnąć ścianę, żeby to był oddzielny pokój. Będzie git. Weź przenieś go. Dzięki. Dzięki, Łody. Tu stworzymy kopię. I tu zrobimy ścianę. Tak. I się skończy. Się skończy takie głupie uciekanie. No. Poważnie. Poważnie się skończy. Dlatego w sumie nie róbcie. No. A poczekaj, ja tą ścianę krzywo zrobiłem przecież. Cóż ja zrobiłem? Dziwnie. Dziwnie to sobie wymyśliłem, ale okej. Zamontuj. Tu. Dobra. Będzie okejkowo teraz. Teraz będzie całkowicie w porządku. Tylko czy ty tutaj nie umierasz albo coś? Nie. A ty? Ty za 8 godzin. A ty? Ty za 6 godzin. Dobrze wam idzie, bez kitu. Leżą i się wykrwawiają, ale mówią, a pójdę se spać, to może pójść nie tak. To nie tak, że przecież się wykrwawiam. No, sprytne główki. Bez kitu. Sprytne głowy. Dobra, już brak zagrożenia. Siebie wylecz teraz, co? No nie, po prostu co za dzban. O. Mamy jakiegoś lekarza. A on nie może leczyć, bo się nie nadaje do tego. Minu. Weź, wylecz ją. Szybko. Szybko, bo to kryzys jest jakiś familijny. No, lecz. Mistrzowski karabin. Dobra, damy radę. Będzie żyła. 5 godzin życia. Na pewno da radę. Jest git. Młody, poradziłeś sobie. Jest świetnie. Możesz iść spać. No, do rana będą jak nowi. Prawdopodobnie. Jedyne dorosłe osoby. O, ludzinę dostała. Pewnie się cieszy teraz. Na pewno się cieszy. Ja bym się cieszył, no. Ja bym się cieszył. Ulubione jedzenie? Pewnie, że tak. No, rysołek. O, co jest? Grywasz w pobliżu miejsce górników. A ja nie miałem tutaj przyjść i coś rozwalić? Coś tu było takiego, że tam było zadanie, że mam coś znaleźć. To nie było to? Czcigodna wioska? To było to, no. To, że moi ludzie są chorzy, to tak nie bardzo tam pójdą na razie. Ale jak już będą zdrowi, to pójdziemy. O, Hopkins wstał z głodu. Chyba i się ruszył po jedzenie. To dobrze. Wziąłbyś też się ruszył i ugotował coś, Hopkins, naprawdę. Bo jesteś skubanie strasznie leniwy, zauważyłem. No, niewielkie ryzyko załamania. Aj, tam załamania od razu, weź. Minu, daj spokój, nic się nie dzieje. No, naprawdę. Potrzebny materiał. My nie potrzebujemy jakichś warzyw dodatkowo. A że nic nie usadziliśmy, to nic nie rośnie. Możliwe to jest bardzo. A już jest wiosna, więc można by. Można by coś zasadzić, nie? No, myślę, że można by. Ogarniemy, na chillu. Tak, jakiś ryż zasadzimy, bo już jest w miarę ciepło. Można się tym zająć. Zawsze to będzie trochę prościej gotować później, nie z samego mięsa. No, zrobimy to.
Śliwi nie mają broni dystansowej, a tam nie mają. Mają. Tylko leży na podłodze, trzeba podnieść. Baran nakarmiony, wszystko fajnie. Dobrze, 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 dobrze. Ty nie możesz tutaj nic ogarniać, nie. A ty możesz? Ty też nie. A ty? Czy tutaj jest wstrzymane? A jest wstrzymany zasiew. A jestem mądra głowa przecież. Przecież wstrzymałem zasiew na zimę. No. Dobra, możemy go przydzielić do rolnictwa troszeczkę. Tak żeby wiecie, żeby tylko trochę pomógł, nie? Jak nie mają co robić, to niech się tym zajmą. Ty za to zatankuj, bo znowu będą problemy. A to niedobrze by było. Idź sobie, idź. Przeżyjesz, nic ci nie będzie. Musisz rozchodzić tą chorobę. Czy tam połamane nogi. Co by nie było, wystarczy to rozchodzić. Wierzę w ciebie, naprawdę. Uda ci się. O, Hopkins wrócił z drewnem. Ale milusio. Widać, że się starał, żeby to szybko ogarnąć. I się udało. O. Du di du di du da. Du di du di da da. Dobrze jest. Dobra, to można w ogóle wywalić stąd. Po co nam to? Znowu. Jeju, jeju. Z tym drewnem to jest po prostu koniec świata normalnie. Cały czas się kończy. No, no stop. Kółko i w kółko. No. Kółko i w kółko kończy się drewno. I Hopkins nie ugotował niczego, bo nie ma nic z warzyw, żeby dorzucić do tego. Jest trochę lipa, nie powiem. Trochę lipa. Rozglądam się, czy coś już nie urosło na dziko. Ale nic nie widzę. To bym sobie rozwalił. Nie widzę, żeby coś urosło na dziko. Niestety. Chciał polować jakiegoś skurczybyka i być git. Dzięki, tu ile drewna leży? Nikt tego po prostu nigdy nie przyniósł. To jedyny problem. Trzeba coś przynieść w końcu. Wszystko trzeba przynieść. Oni na szczęście lubią ludzinę, więc trochę z górki. Może przydałyby się jakieś warzywka. Jakiś ryż może też by się przydał. No. Dobra, upolujemy. Upolujemy jakieś turboświrka. Może jakieś coś z tych większych tutaj. Na pewno da radę, nie? O, niedźwiedź tu obok jest, jakby upolował. Upolowałbyś jednego takiego mawołka może? A? Może? No, nie, może tak. Dobra, chodź tu. Chodź, nawalaj. Strzelaj. Piu. Dobrze. Dobry jest strzał, naprawdę. Dobrze ci to poszło. Hopkinsik, dawaj, nawalaj. Ryż już rośnie powoli, fajnie. Dean chodzi i się uczy. Dobrze, tak trzeba żyć czasami. O, znosi do magazynu rzeczy, znowu idzie sadzić, widzicie? Wszystko jest jakby tak bardzo u porządku. O, co oni się biją? Biją się. Co za głąby, czemu się bijecie? A, na ideologię próbował Minu wpływać. Ty weź Minu w ogóle z tą ideologią, to się schowaj, dobra? Naprawdę, nie powinieneś nic takiego robić. Zaraz zrobimy rytuał zmiany ci ideologii, bo denerwujesz mnie. Publiczna egzekucja. Korci, no nie powiem. Nie powiem. Kora, ty nie masz jakiejś przemowy? Nie, niestety. Zjedz sobie mięso. Będzie okej. Okay. Będzie spoci. Dudum, dudum, dum. La, 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 la. A tobie Minu coś się stało poważnego? Nie. Nie, no i całe leki zmarnujemy na takie... Głupotki. Naprawdę głupotki. Dobra, idziecie na polowanie razem, chodź. Garniecie sobie ten konflikt przy użyciu broni, ale nie w swoim kierunku, okej? Okay? No, proszę. O cholera. O nie, nie jest dobrze. Bez pułapki, szybko. No. Dobra, musicie uciekać do środka. Nie, nie, tędy. Szybko. Nie. O nie. Mamy problem. No. Bardzo duży problem. Biegnij, Jane. Biegnij. O nie. O nie. O nie. No nie jest to dobrze, powiem tak. Nie wygląda to kolorowo. Jane, długo przeżyjesz? 12 godzin. O nie. Nie, tu jest brak zagrożenia aktualnie. O, czołga się tłuszka. Ona też się czołga. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie wiedziałem, że jest mechanika czołgania. Tłuszka. Radin, uratujesz?
Uratuj ją szybko. Może ci się uda. Zemsta Bizona. Dobra, tam zemsta od razu. O nie, rzuci się na dziecko. Albo nie, na Hopkinsa. Dobra, nie ma źle, nie ma źle. Minus się to czołgał, jest bezpieczny. Nie ma zagrożenia życia. Okej. Okay. Czy mamy jakiegoś lekarza? Hopkins. Hopkins. No nie, on wyjdzie tutaj i oberwie męski. Hopkins, poczekaj, niech się odsunie ten tu. Dobra, teraz szybko. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Leczenie. No co mogę powiedzieć? No, czasem się zdarzają takie wypadki. Naprawdę, czasem. Mało lekarstw, co ty nie powiesz? I wszyscy wojownicy oberwali. Oczywiście Jane ledwo się wyleczyła, już ma wpierdziel. Ajajajajaj. Kto by się spodziewał, że mawoły mogą być takie agresywne, no. Bizony. Bizony. No. Ja się nie spodziewałem na przykład. Naprawdę nie spodziewałem się. Dobra, już nie ma zagrożenia. Minu też, luzik totalny. Tak, weź sobie broń. Nie, nie, nie idź tam. Nie! Co za głąb! Nie, no po prostu... Zaraz on oberwie znowu. Ach, no i teraz to już ma problem. Brak zagrożenia znowu. Idź do siebie. Już się nie może przeczołgać. No już może, dobra. Co za gość. Niezniszczalny jest trochę jakby, ale... Są tam ją roztrzaskane? Szczęka. O nie. Śmierć, Dean, co? Nie, no bez żartów, ten wyszedł i dał się zabić. Przecież poblokowałem wychodzenie, ale z tej strony nie zablokowałem. Nie, nie, ja muszę wczytać, bo to nie może tak być, że on nie żyje. To nie może tak być, widzowie. Śmiesznie było, ale to tylko koszmar. Nie przejmujcie się. Nie przejmujcie się. Nic się nie stało, nikt nikogo nie zaatakował. Wróciliśmy do normalności. Tak. Jest generalnie okej. Na przyszłość lepiej nie polować na mawoły. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Mhm. Tak. To nie jest taki dobry pomysł, jak się może wydawać w pierwszej kolejności. Tak, na pierwszy rzut oka możecie pomyśleć sobie, no, atakowanie stada bizonów to dobry pomysł, bo to dużo mięsa. Otóż nie. Otóż nie. Mogą być też niebezpieczne, się okazuje. Może tak być, że zaatakują. No. Wiem, że to dziwne. Wiem. O, i znowu brakuje. Nie, nie, to w ogóle... Ach, te drewno. No. No więc nie będziemy atakowali dzisiaj bizonów. Zaatakujemy za coś innego. No, a chillu. Tu coś było rannego. A już nie ma. O, jest tu zepsute. Gnijący mawu. To drzewa by się przydał, nie? To na pewno. Spoko, spoko, damy radę. Ten metal wykopali i go tak zostawili, ale na szczęście się nie psuje. Facet dużo. Dużo bardzo. Nawet. Bardzo dużo. La 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 la. Wszystko jest spokojnie. Nic się złego nie dzieje. Naprawdę. Siu siu siu. Bardzo jest spokój na kolonie. No Dean sobie wstał, siema. To ten co mi się śniło, że go zatłukły bizony. No, ale nic takiego się nie stało, to tylko koszmar był. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. No i ładnie śladzą sobie tutaj pole znowu. Fajnie, fajnie. Fajnie, że się wzięli za robotę. O, 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 jest strzelany. Juchu. Tak, upoluj go. Rozwal go. Rozwal. O, o, o. No i po króliku. Aha. Nikt się tego nie spodziewał. No. Nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. Tu jest jakiś samotny mawu. O, można go upolować. On jest sam, to nawet jak zaatakuje, to wiecie. Zlip raczej. Chodźcie. Chodźcie, bo on jest oddzielony od stada. No, rozwalimy go normalnie. Myślę, że w miarę na luzie powinno się udać. Biegnij. Dobra. Dobrze. No i tak się to robi właśnie. Szkoda, że ostatnim razem wam się nie udało. Naprawdę szkoda. I no ile tu jest komponentów? Weź to poprzenoś, co? Bo się psuje. Autentycznie. Jeju, jajo. Często ma woła. Dobra, już się nie będzie mścił. Jest przerobiony na kotlety. No. Kotleciki z mawoła bardzo smaczne. Pożywne. Super sprawa. Minu kopie drewno. Bo drewno jest kopane. On nie ma siekiery. No to co robi? Kopie. Na pewno.
łamie te gałęzie. Dobra, jest gotowane z samego mięsa. Da się, fajnie, fajnie. No, musi coś tu podziałać, nasz Hopkinsik, bo bez niego się nie uda. Niestety. Dużo mięsa tam zostało. Weźcie to, przenieście, co? Bo naprawdę. Nie za dobrze to wygląda. O, dał radę. Git. Cacy. No. No i nie ma co się martwić. No, kolonia prężnie się rozwija, jak widać. Bez żadnych problemów. Bez żadnych problemów, zupełnie. Zupełnie sala, nic się nie dzieje złego. No, z tym budowaniem im trochę schodzi. Ale teraz było tyle dodatkowych obowiązków, że nie ma się co dziwić. Po prostu nie ma się co dziwić. Bo już bioferytu to jest prawie do pełna. Nieźle. Musimy zacząć robić coś z tego bioferytu. No, odłamek. Wow. Jest niezły odłamek. Nieźle. Niski stan żywności? Co ty gadasz? Zaraz to ogarniamy. Normalnie już Hopkinsik tu smaży. Ryż już rośnie. Jeszcze góra tydzień i będzie wyrośnięty. Tych trzeba upolować z kubańców. Też będzie okejkowo. Jane zaraz się za to zabierze, na pewno. Ze swoim karabinem mistrzowskim. Będzie tak pra. O, i było pra. No, szybciutko. Niski stan żywności. Trochę to może robić takie wrażenie, że nie mamy jedzenia w kolonii. Ale nie, 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 nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy, to wcale nie jest aż tak źle. Jest po prostu na skraju bycia bardzo źle. O! O! Proszę, proszę. Niedźwiedź upolował zdobycz. Dobra, Dean. Weź tu dorzuć i weź tu dorzuć. Bo ty jesteś strasznie leniwy i tego drewna nie przynosisz. No, bardzo to jest irytujące. Tak nie powinno się dziać w ogóle. A tutaj temperatura jest teraz do kitu. Powinna być bardzo niska, a jest bardzo wysoka i mięso się psuje. I zepsuje się za jeden dzień. No. Generatory strasznie nie wyrabiają. Cały czas je tankuje. Możesz jeszcze raz zatankować. Please. I to też. Także było full. A nie, że tam wrzucisz troszkę drewna i co trochę trzeba tankować. Nie, nie, nie. Muszę to zrobić porządnie. Rozumiesz? Porządnie. Przyjęcie. Wow, organizuję przyjęcie. Jej. Fajnie minu, że robisz przyjęcie. Naprawdę. Ciekawe z jakiej okazji. Ciekawe z jakiej okazji. Na pewno jest jakaś dobra okazja. No, psujące się mięso na przykład. To też jest zawsze coś. Tutaj weźmiemy trochę niższą temperaturę. Mam wrażenie, że nie wyrabia. Dostępne zadanie wykopy. Wow. Dobra, akceptuję. Informacja. Oddałem, jeśli uda ci się włamać do struktury i zhakować znajdujące się w niej komputery. Oczywiście, że się włamę i tego zhakuję terminale. No, na pewno. Ja bym się nie włamał. Kurczę, dajcie spokój. Otrzymajcie mi klawiaturę, już to ogarniam. No, naprawdę. Dobra, już poimprezowaliście? To znieście te mięso. No, naprawdę. Bo widzę, że wam się nie chce. To niemiło. No i super. I zniesione, jelo. Teraz się możecie zająć czymkolwiek. Jedzeniem, piciem, odpoczywaniem. Dajcie sobie radę. Jak myślę. O, słyszę polowanie w tle. Okej, okej. Ryż rośnie. Nawet nieźle. No, dojrzałeś 37%. Dobry wynik, dobry wynik. Dobi, dobi, duła. Daba, daba, daba. Bardzo, bardzo spokojnie dzisiaj jest. Pomijając ten jeden koszmar, to jest tak całkiem spokojnie, naprawdę. Całkiem na chillu. Nic złego się nie dzieje przecież. No. Z pożądalu w miarę. Choroba zwierząt dżuma. Co? Weź baranie, ty cały czas masz jakieś problemy. Jak nie grypa, to dżuma. Ja nie wiem. Jane najlepszy lekarz, weź go wylecz. Szkoda leków trochę, ale... Ale widzę, że bez leków. Dobra. O, jeszcze jedno drzewo? Nie, to coś innego. Gauranlen. Co to jest Gauranlen? Obie strony, które chroni pojedyncze nasiona Gauranlen. To ziarno można zebrać i wykorzystać do posadzenia grzewa Gauranlen. A już gotowe do zbioru jest. No dobra.
jest naszym najlepszym takim. No w sumie co za różnica. On jest dobrym rolnikiem, nie? Kupkińczyk, no. No i co? Co z tym drzewem Gauranlen? Kto robi takie drzewo, przepraszam bardzo? Nawet nie wiem. Kojarzę typa. A, to nie może być obok struktur. Okej. Okay. Może z tej strony sobie posadzimy Gauranlen? A co sobie nie posadzimy? Niech będzie. Co ono robi? Drzewo Gauranlen. Charakterystycznie wyglądające drzewo o wyjątkowym cyklu życia. Każde drzewo Gauranlen zawiera małą, nieprzytomną królową driad. Królowa rodzi stworzenia zwane driadami, które strzegą i opiekują się drzewem. Wow! Zamiast drzewo pielęgnuje swoich opiekunów, karmiąc ich bezpośrednio. Z zewnątrz wydaje się, że driady są tworzone bezpośrednio przez drzewo i działają jako jego część. Fajnie, fajnie, fajnie. No to spoko. Będziemy driady będą pilnować kolonii. Super sprawa, no. Jedną złapiemy do badań, na pewno. Znaczy ilu? Trochę to zgniło, nie wiem, nikt nie zauważył? Przepraszam bardzo. Przecież tutaj zwłoki zgniłe powinny być. Wszystkie. Poza mechanoidów, no bo to wiadomo. Czy ktoś się może tym zająć? Coś przenieść, bo tu śmierdzi mu. Jak on tu ma spać w nocy? Zaraz będzie chory. Tu zwłok nie chcemy, nie. W ogóle. Hopkins. Przenieść to na górę. Dzień. Niech se to zjedzą drzewa nasze kochane. O, od razu się wzięło, zjadło. Głodne było, dawno już nie dałem żadnego trupeska. Wszystko raczej sami zjadamy, no nie? A tu proszę. Takie miłe zaskoczenie. Na pewno się ucieszy drzewko. Pewnie jest zadowolony, uśmiecha się. Po drzewowemu. Tak mi się wydaje. Dobrze. Noście drewno, tak. Sam muszę to pilnować. Jest dużo lepiej, jak to będę pilnował. Naprawdę. Ooo! Zaawansowane nauki tutaj wpadają jakieś, naprawdę. Badania są hardkorowe. Z anomalii, no, no, no. Kształtowanie biferytu. Dobrze. Kształtownik będziemy musieli zbudować. Ciekawe, co my fajnego zrobimy z tego biferytu. Mam nadzieję, że na przykład pistolet. To by było fajne. Pistolet z biferytu. Brzmi kozacko. Taki do strzelania do upiorów. O. Naprawdę. Pyk, pyk, pyk. Cele zaraz będą gotowe. Hopkinsik, jak to wykopię, to może się weźmie za budowanie trochę, bo tu trochę ścian i drzwi wymaga budowania. Ale widzę, że on nie bardzo. Nie bardzo jest tym zainteresowany na razie. No. W każdym razie, będzie to tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanko. Trzymajcie się widzowie, kochani. Do zobaczyska. Cześć, cześć. Pa, 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 pa.